Cześć, dzisiaj Jezus zaprasza nas, żebyśmy nie wyrzucali tak sobie prawa i ich przekazań, bo po prostu nam się nie podobają, bo są absurdalne, więc uh, wyrzucamy, wyrzucamy, ale żebyśmy je wypełniali. No właśnie, dlaczego? Przecież jak jest takie coś absurdalne, też nas, no, to wyrzucić. No właśnie. I tak przyszło mi do głowy, że idę tutaj sobie... Przez górę, no i widzę jakieś rośliny, i widzę jakieś coś, co mi nie po nogach. Ach, to wyrzucić! A przecież w tej właśnie roślinie może być coś bardzo ważnego, nam przeszkadza, ale jest ważne dla innej rośliny. To jest cały jakiś ekosystem, każda z nich ma znaczenie. I najpierw się można zastanowić, podobnie jest z komarami, podobno też są ważne dla całego ekosystemu. Właśnie, bo sprawą jest trochę tak, że ono sobie wyrosło w pewnym momencie w tym całym dialogu poszukiwaniu ludu Bożego, czyli ludzi, wszystkich ludzi, którzy chcieli czegoś dobrego. Oczywiście nie od razu wszystko się znajduje. To nie jest tak, że oni od razu mieli tak po prostu te wszystkie słowa, im spływały i nie mają. Znamion tego kontekstu kulturowego, no nie jest tak, nie jesteśmy aniołami, tylko ludźmi, jesteśmy w konkretnym społeczeństwie. Inaczej będzie się zachowywała roślina, która, ziarenko, które wpadnie na. na teren suchy, inaczej na inny, gdzieś się bardziej przyjmie, gdzieś inaczej, inaczej wyrośnie, będzie większa, mniejsza i tak dalej. Więc oni byli częścią tego, gdzie się urodzili i wyrażali to tym językiem. Właśnie. Więc dlaczego nie wsłuchać się i zrozumieć najpierw, o co mogło im chodzić i oddzielić to, co było ich kontekstem, tym, co ich tworzyło od tego, co dla nich było takie najważniejsze, co było dla nich po prostu tą, tą esencję. No właśnie. Więc zamiast wdzierać i tworzyć kompletnie nowy teren. Więc ja tutaj te wszystkie rośliny, bo nie wiem, no jakieś są nie takie i zasadzę sobie tutaj, nie wiem, i rysy i że no nie wiem, co mi się podoba, bo to będzie ładniejsze, bo to będzie piękniejsze. Nie, jesteśmy częścią tego wszystkiego, tak jak jesteśmy częścią tej natury. Jesteśmy także częścią naszego poszukiwania Boga. I nie warto go tak po prostu wyrzucać bez wsłuchania się. To trochę jak z drugim człowiekiem ty przychodzi z jakimś dziwnym pomysłem, albo na czasem to może być. <laughs> I myślimy sobie, że się ufał z choinki, a on po prostu tkwi w innym systemie. Ale może poprzez wsłuchanie się zobaczymy, że w gruncie rzeczy może nam chodzić o to samo. Gdzieś się spotkamy, gdzieś zacznie się dyskusja, gdzieś zacznie się połączenie. Jedna roślinka z drugą zaczną rozmawiać i zrozumieją, że są częścią całości. I zrozumieją, co teraz jest najważniejsze, jak można to wypełnić, o czym mówi Jezus dzisiaj. Cześć.